Czy słyszeliście kiedyś o czymś takim jak introspektywne pisanie? Wiecie, że można to robić również w języku obcym, żeby miało jeszcze lepszy efekt? Zapraszam. Cześć, mam na imię Sandra, a to jest kanał wszystkim, co dotyczy skutecznej nauki języków obcych, skutecznego nauczania języków bez ściemy. I dziś porozmawiamy sobie troszkę o pisaniu, a konkretnie też pisaniu w języku obcym. Ja już wielokrotnie robiłam nagrania na temat pisania w języku. Mówiłam o tym, jak ważne to jest, aby uczyć się pisać, aby ćwiczyć również pisanie różnych rozprawek. I znajdziecie te nagrania na moim kanale. To po prostu nam pomaga również mówić, ponieważ grupujemy sobie wszystkie argumenty, przygotowujemy je sobie, możemy sobie wcześniej przemyśleć to wszystko. Na dodatek, kiedy to robimy w języku obcym, to robimy to w taki sposób bardziej zorganizowany, bo nie mamy tego słowotoku, który się pojawia, kiedy mówimy w języku ojczystym. I na moim kanale znajdziecie też sprzed kilku tygodni nagranie o tym, jak upraszczać sobie zdania, które tworzymy w języku polskim, żeby łatwo było je przetłumaczyć na język obcy. I o to tutaj właśnie chodzi, tak? Więc tworzymy proste zdania, przez co ta komunikacja staje się bardziej klarowna. I taka powinna być też w języku ojczystym tak naprawdę. Więc jeśli sobie różne tematy przemyśliwujemy, piszemy sobie argumenty za, przeciw, co my myślimy na ten temat, to później łatwiej nam jest też o tym mówić nie tylko w języku obcym, ale to jest oczywiście też kompetencja, którą powinniśmy w języku obcym posiadać, ale również w języku ojczystym, bo wielu ludziom tej kompetencji niestety brakuje i zawsze szukają takich adwokatów. Nie chodzi mi tutaj teraz o prawników, tylko wiecie, w przenośnym znaczeniu tego słowa, czyli takich adwokatów, którzy mogą się za nimi wstawić, którzy w jakiś sposób komuś coś wytłumaczą. Bardzo często to widać w mediach społecznościowych, kiedy na przykład ktoś nagrywa powiedzmy jakąś rolkę albo pisze post na jakiś temat i druga osoba widzi to, nie zgadza się z tym i zamiast odpowiedzieć na tę rolkę czy ten post, no to nie potrafi tego zrobić i po prostu linkuje w komentarzu kogoś innego, kto się na tym zna lub po prostu wysyła ten post do tej osoby bezpośrednio, prosząc, żeby się odniosła do tego, co tamta osoba powiedziała, co nie ma racji. No i to jest takie no, głupiutkie, bo jeśli masz przekonanie na jakiś temat, to je po prostu napisz. Nie? Zbierz to w jakiś tekst, przemyśl sobie to, co chcesz powiedzieć i po prostu napisz swoje argumenty, a nie szukaj adwokatów. No ale ludzie bardzo często oczywiście wierzą to tym, to tamtym i później zamiast samodzielnie myśleć i samodzielnie prezentować swoje opinie, to po prostu albo bronią tej osoby, która mówi tę opinię, albo tej innej, która mówi tamtą i taka wojenka się zaczyna robić i to jest wszystko bez sensu. Także chodzi o to, aby umieć samemu się wypowiedzieć na jakiś temat, aby umieć samemu zaprezentować swoje zdanie i swoje argumenty, nie? I po to też piszemy w języku obcym. Ale dzisiaj sobie porozmawiamy troszkę o czymś innym, mianowicie o takim introspektywnym pisaniu. Jakie to jest, co to znaczy introspektywne? To jest takie, za pomocą którego zagłębiamy się w siebie, w nasze wnętrze i zastanawiamy się właśnie nad nami, nad tym, co my chcemy, nad naszymi emocjami. Takie introspektywne pisanie jest generalnie bardzo dobre, również jeśli się to robi w języku ojczystym, ale możemy to robić w języku obcym, po to, aby ćwiczyć ten język i po to, aby jeszcze lepiej zdystansować się do pewnych rzeczy. Dlatego, że nasz język ojczysty bardzo często jest połączony z emocjami. I no, te emocje wynikają z naszego dzieciństwa, z tego, co przeżywaliśmy. Wiele negatywnych rzeczy przecież było w naszym życiu, tak? No i my ten język przyczepiamy do tego i dopóki używamy tego języka, to nie jesteśmy w stanie spojrzeć na to z zewnątrz, z perspektywy takiej muchy na ścianie, nie? Która gdzieś tam sobie siedzi i patrzy na tę sytuację, która się rozgrywa, w stosunku do której jest całkowicie zdystansowana emocjonalnie, tak? Nie obiera stron, po prostu siedzi sobie i obserwuje i dzięki temu może wyciągnąć jakieś wnioski niezależne, tak? Perspektywa muchy na ścianie. Ja o tym pisałam też w moim e-booku Rozwojownik nie tylko językowy, może pamiętacie właśnie. No i na pewno bardzo wielu z Was pisało kiedyś pamiętniki. I te pamiętniki miały za zadanie
przepracowanie sobie różnych rzeczy, które się działy w ciągu dnia, bo wiecie, dzieci czy nastolatkowie mają w sobie bardzo dużo emocji, z którymi jeszcze nie do końca potrafią sobie radzić. No i pisanie takiego pamiętnika jest bardzo dobrym sposobem na to, aby przelać te wszystkie myśli, te wszystkie wątpliwości na papier i spojrzeć na to z dystansem. Więc to dzieciom czy nastolatkom bardzo pomaga, ale może to pomagać również dorosłym. A nam, jako dorosłym, bardzo często się nie chce tego robić, bo nie mamy czasu, bo jesteśmy zajęci mnóstwem innych rzeczy, a czasami jesteśmy totalnie zamrożeni z telefonem w ręce, scrollując TikToka czy Instagrama, nie? Albo na przykład ktoś może ugrząznąć w wiadomościach w telewizji, albo może ugrząznąć na YouTube w jakichś nagraniach, które mówią o tym, jak to straszny jest świat, jakie to straszne rzeczy nas wkrótce czekają i w ogóle co się strasznego stanie, prawda? Totalny freeze, zamrożenie i nie zdawanie sobie z tego sprawy, jakie są we mnie emocje, co te emocje wyzwala, co je powoduje i co ja z tym mogę zrobić i jak to wpływa na moje życie. Nie? Więc jeśli my sobie takie rzeczy zaczniemy pisać, to wtedy łatwiej nam będzie spojrzeć na to wszystko z dystansem i łatwiej dostrzec pewne schematy zależności, łatwiej dostrzec różne manipulacje, powiedzmy, i zrozumieć samych siebie. I powiedzmy, że chcemy podjąć jakąś decyzję. Nie wiemy, czy mamy się zdecydować na to, czy na to. I tak się cały czas tak biegamy od jednego do drugiego i bardzo często nie podejmujemy żadnej decyzji, no bo nie wiemy, na co się zdecydować, tak? I to moja rada jest taka, aby właśnie wypisać sobie wszystkie za tego, wszystkie za i przeciw tej jednej opcji oraz wszystkie za i przeciw tej drugiej opcji w języku obcym. I spojrzeć właśnie na to z dystansem, właśnie z perspektywy języka obcego, bo wtedy te wszystkie emocje, które tam gdzieś wchodzą w grę, są po prostu w dużej mierze odcinane i możemy na to spojrzeć obiektywnie, a przynajmniej o wiele bardziej obiektywnie niż robiąc to w języku ojczystym. Po prostu nasze myśli zaczynają się klarować przez to, że mamy ograniczone możliwości wyrażenia tego wszystkiego i musimy się trzymać konkretów. Trzymanie się konkretów zawsze pomaga. Jeśli dla kogoś używanie języka obcego jest konieczne do tego, aby trzymał się konkretów, to niech to robi. I dodatkowo jest to oczywiście ćwiczenie w języku obcym. Kolejne ćwiczenie jest takie, że opisujemy nasze emocje i uczucia, jakie są z tymi emocjami związane. Pisujemy o tym, co nas cieszy, co nas boli, co nam sprawiło przykrość, co nas oburzyło, co nas przestraszyło i dlaczego. I znowu, warto to robić w języku obcym, żeby po prostu zdobyć większy dystans i żeby spojrzeć na to spokojnie. I to za każdym razem jest warto robić sobie w życiu, nawet jeśli tylko w języku ojczystym, to i tak już to jest fantastycznie, bo zaczynamy sobie po prostu zdawać z tego sprawę, co tak naprawdę nam w duszy gra, nie? Skąd się biorą te nasze emocje? Kto je spowodował? W jaki sposób je spowodował? Albo to może nasza interpretacja powoduje w nas takie, a nie inne emocje? I dzięki temu po prostu uczymy się tego dystansu, uczymy się chłodniejszego spojrzenia na wszystko, bardziej spokojnego. No i to, wierzcie mi, bardzo dużo w życiu daje. Więc jeśli ktoś nie potrafi tak automatycznie się zdystansować do różnych rzeczy, które słyszy, które w nim wywołują różne emocje, to warto naprawdę robić to właśnie na piśmie. A język obcy pomaga w tym, aby to robić bardziej konkretnie, bardziej selektywnie dobierać słowa, które lepiej oddają to, co chcemy powiedzieć. A jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat skutecznego uczenia się języków obcych, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. Możecie dać też łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, albo łapkę w dół, jeśli Wam się nie podobało. Jak kto woli, zgodnie z potrzebą serca. No i zapraszam Was do obejrzenia również innych filmów na tym kanale, które są związane z nauką języków, ze skuteczną nauką języków. Jest ich tutaj już ponad 400, także jest sporo oglądania, ale zobaczymy się też już wkrótce w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się, uczcie się, pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Do zobaczenia, pa pa!